To, co chyba najbardziej mnie jakoś tak interesuje, to ten aspekt taki, można powiedzieć, codzienny, czyli właściwie skąd, tak, przychodzisz i wydaje mi się, jako, no jesteś tam od 4 lat, tak, wydaje mi się, że przychodząc tam pewnie zetknąłeś się z kimś, kto ci powiedział: słuchaj, tylko to nie jest tak, że jesteśmy w Bazylice Zmartwychwstania Pańskiego i możesz sobie chodzić właśnie po całej, tylko teraz ci właśnie zaraz opowiem o zasadach, że jesteś tu na jakichś prawach i broń Boże, nie przekraczaj tego i tego. Skąd to się wie? Dlaczego w ogóle tak Czy w ogóle jest? W czasie takiego dnia to możemy chodzić we wszystkich miejscach, ale w momentach, gdy mają Grecy liturgię swoją, czy Armeni, czy my, wtedy Grecy też nie mogą przechodzić przez naszą kaplicę na przykład. Albo w momencie procesji, którą mamy też codziennie, to też w tym czasie ani Grecy, ani inni pielgrzymi nie mogą przeszkadzać nam i nie mogą w tym momencie wejść na Kalwarię albo wejść do Bożego Grobu. To jest wszystko ustalone już ponad 300 lat. Prawo status quo obowiązuje każdą wspólnotę, która tam żyje. Prawo status quo, które zostało ustalone właśnie w czasach tych tureckich. I to oni, żeby wprowadzić taki pewien porządek, wyobraźcie sobie, że to jest wspólnota, kościół, w której żyją, to jest jedyny na świecie, oprócz też oczywiście Bazyliki Bożego Narodzenia, gdzie też żyją i prawosławni Grecy, Armeni i my katolicy, franciszkanie. Ale to jest jedyny taki kościół, że rzeczywiście pod jednym dachem żyjemy z wszystkimi. Także żeby, i chyba nie ma takiej ekumenicznej jego kościoła, wspólnoty, żeby razem pod jednym dachem żyć przez 24 godziny na dobę. Wiadomo, każdy ma swoją część, każdy ma swoją, powiedzmy, kaplicę i miejsce, gdzie sobie odpoczywa, jakieś swoje cele zakonne, jakiś swój, mamy i refektarz, i miejsce, gdzie możemy odpocząć, taką salkę rekreacyjną. W każdym razie nie ma takiego kościoła na świecie, gdzie by wspólnoty w taki sposób, kościoły żyły. Jeszcze do tego dochodzą Koptowie, którzy właściwie kościół koptyjski ma jak gdyby najmniej do powiedzenia, bo on nie kwalifikuje się do tego bycia w tym prawie status quo. Oni są akceptowani, są tolerowani, ale na przykład nie mogą odprawiać liturgii na Kalwarii ani w Bożym Grobie. Oni mają swoją taką kapliczkę tylko przybudowaną. Nie ma czym się tym gorszyć, że jedni mają, drudzy nie. Po prostu tak było od wieków i to prawo status quo właśnie stanowi o tym, o której są modlitwy, o której są procesje, kto, gdzie, w jakim momencie może przejść, o której są w nocy modlitwy. To też jest też bardzo ważne, żeby o tym też pamiętać, że tam modlitwa trwa w dzień i w nocy w Bazylice. To nie jest tak, że po zamknięciu kościoła nic tam się nie dzieje. Właściwie tam się dopiero wszystko zaczyna tak naprawdę. Bo w czasie dnia to są pielgrzymi i właśnie są sprawowane też liturgie, ale właśnie z obecnością pielgrzymów. Także jest wielki huk, szum, hałas i mało można znaleźć takiego miejsca na skupienie. Dopiero w nocy po zamknięciu bazyliki, którą zamyka się w czasie letnim o godzinie 9 wieczorem, my zostajemy w środku. 10 braci, 15 około mnichów greckich, tam z 5-6 Armenów zostają w środku. I każdy, wiadomo, idziemy też i zjeść kolację, idziemy odpoczywać też, ale w nocy już za 11:15 właściwie wszystkie wspólnoty się budzą. I zaczyna się modlitwa i tak samo Armenii też w swojej części, my w swojej części, Grecji też w swojej tak zwanym katolikon, czyli w takiej powiedzmy cerkwi, gdzie jest też ich ołtarz, gdzie sprawują mszę świętą. I ta modlitwa trwa, my na przykład ze strony katolickiej odmawiamy godzinę czytań i jucznię, to jest wszystko odmawiane też w języku łacińskim, to cała liturgia w Bożym Grobie, język łaciński jest takim liturgicznym językiem w całym kościele katolickim i ze względu też na to, na nas Grecy czy Armeni mówią też łacinnicy. Wiadomo, wiedzą, że jesteśmy franciszkanami, że jesteśmy katolikami, ale na nas mówią łacinnicy ze względu na to, że cała liturgia jest sprawowana w języku łacińskim.
I modlitwy trwają, w zależności, jeżeli jakaś jest uroczystość, to trwają jeszcze dłużej, mniej więcej kończą się o pierwszej, po pierwszej godzinie w nocy. A taka codzienna nasza modlitwa, jucznia i godzina czytań, to trwa około 45 minut i później mniej więcej w pół do pierwszej w nocy idziemy znowu spać. Wcześniej, przed modlitwami też trzeba się położyć na godzinę, półtorej, żeby troszkę odpocząć. I jeżeli jesteś w stanie zasnąć po tym rozbudzeniu modlitewnym, to zasypiasz o godzinie pierwszej albo w pół do drugiej, gdzie później znowu niektórzy mają już pierwszą mszę o godzinie piątej na przykład na Kalwarii, jak akurat grupa jedna nie zarezerwowała wcześniej tej mszy świętej, to my mamy ten prawo i obowiązek odprawiać tą mszę świętą. A później wszyscy bracia już o godzinie 6 są w chórze, gdzie odmawiamy kolejne modlitwy brewiarzowe i o 6:30 jest nasza msza święta, taka też uroczysta, śpiewana w języku łacińskim. Chyba że jest grupa, no to wtedy ona odprawia w języku narodowym swoim, a my w języku łacińskim śpiewamy różne pieśni i wszystkie części stałe też śpiewamy w chórze naszym razem z tą grupą po łacinie. To, co robicie w ciągu nocy, to właściwie dość dokładnie opisałeś, a powiedz, jeśli chodzi o taki typowy dzień, jak on wygląda? Tak, no mówimy, że typowy dzień się zaczyna już w nocy, bo to już właściwie jest taki wstęp do następnego dnia, bo już dzień się zaczyna po godzinie 12, kolejna doba. Ale cały nasz dzień, tak jak wspomniałem, właśnie wygląda na czuwaniu, byciu w sanktuarium, przyjmowaniu pielgrzymów, bo już od godziny 8, właściwie w mszy się odprawia już od godziny właściwie 5, pierwsza msza nawet jest o 4:30, którą sprawuje jeden też z naszych braci. Zachrystianie, których ich trzech jest, bo jest 7 kapłanów i 3 braci w zachrystii, oni mają dyżury. Jeden, ten, który wstaje w nocy też na tak zwane dzwonienie nocne i tak zwane okadzenie i on nas budzi dzwonkiem. I on idzie spać też mniej więcej o godzinie tam za pół do pierwszej, czy o 12:15 mniej więcej. I dwóch następnych braci wstaje już o godzinie 3:30, żeby o 4:00 w nocy wstać na otwarcie bazyliki, bo bazylika jest otwarta o godzinie 4:00 rano. I wtedy no, już muszą być obecni, bo otwarcie bazyliki też jest przy obecności wszystkich wspólnot, Greków, Armenów i nas, katolików. Także ktoś z nas zawsze tam musi też być. Ale ta nasza służba w samej zachrystii, jako spowiedników, tych, którzy też przygotowują do mszy świętej, pomagają zachrystianom, trwa właśnie od godziny 8 do godziny 12. Naszego czasu, bo to też jest ciekawe, to też troszeczkę może zamieszam, ale powiem. Ponieważ w Bożym Grobie godzina się nie zmienia. Jeżeli jest zmiana czasu z zimowego na letni, to w Bożym Grobie godzina się nie zmienia, jest zawsze ta sama. Czyli na przykład jak jest na zewnątrz godzina tam 13, to u nas jest w Bożym Grobie zawsze 12, jak gdyby godzina do tyłu, mamy godzinę więcej. To też jest takie zdziwienie, jak niektórzy właśnie mówią, a jak macie inną godzinę? Ze względu na to, żeby nie wprowadzać zamieszanie pomiędzy wspólnotami. Jest jedna godzina, o tych samych sprawujemy liturgię i koniec. Nie ma żadnych zmian letniego czy zimowego czasu. Nie? Dlatego to jest też bardzo ważne. Dlatego jak wychodzimy na zewnątrz, musimy popatrzeć, która jest u nas, a która jest na zewnątrz godzina, żeby się nie pomylić. Dwa zegarki macie? Nie, ja mam dwa czasy akurat. Czas taki wskazówkowy i na górze jest czas taki zewnętrzny. Także to o tym też muszę pamiętać. To jest taki myk ciekawy, który nie wszyscy rozumieją, ale tak jest. O godzinie 12 mamy obiad, który trwa tak około 45 minut i później od godziny 1 po jakiejś kawce, kto chce, to może się położyć spać. Trzeba odpocząć. Trzeba znaleźć właśnie taki czas po południu, żeby odpocząć tą godzinę, dwie godziny do godziny 3, bo później od godziny 3:40 dokładnie już zaczynamy nasze nieszpory. Razem z kompletą, także wyobraźcie sobie, że już kompletę mamy odmówioną, czyli ostatnią godzinę liturgiczną z brewiarza, już na zakończenie dnia się odmawia, już przed snem samym, ale my odmawiamy ją zaraz po nieszporach, według takiej naszej tradycji wewnętrznej i od godziny już 16 czasu Bożego Grobu, czyli z zewnętrznego czasu o 17, jest codzienna procesja. Procesja polega na przejściu
ze śpiewami na ustach w języku łacińskim i rozważaniu różnych tajemnic związanym nie tylko z Bożym Grobem, ale i z męką Chrystusa, z datą, z momentem odnalezienia krzyża przed świętą Helenę. I podobnie jak troszeczkę jak Droga Krzyżowa przechodzi się od stacji do stacji, rozważając troszeczkę właśnie, jak wspomniałem, inne tajemnice. Ale jest też i ukoronowanie cierniową koroną, ukrzyżowanie, zdjęcie z krzyża, spotkanie z Matką też na Kalwarii. Te modlitwy, ta procesja trwa codziennie godzinę czasu, od godziny 16 do godziny 17. Na przykład Armenii mają tylko taki przywilej, że mogą tą liturgię sprawować oczywiście w swoim języku. Też podobne mają też stacje i podobne modlitwy, ale tylko 3 razy w tygodniu, czyli piątek, sobota, niedziela. A Grecy stracili ten przywilej ze względu na to, że nie wiem jak dawno, ale już kilkadziesiąt lat Grecy nie mają tej liturgii, ponieważ było ich tak mało we wspólnocie prawosławnej, w patriarchacie, że nie było komu odprawiać tej liturgii. I tak według prawa status quo, jeżeli ktoś straci ten przywilej odprawiania i to się powtarza co najmniej pół roku, to automatycznie stracasz prawo do sprawowania tej liturgii. Dlatego Grecy nie mają już tej liturgii odprawiania procesji już od wielu dziesiątek lat.